Halleluja, Jezus żyje. Amen. Kochani, jesteście szczęśliwi? Jesteście pełni radości i wdzięczności? Jezus żyje. Kochani, im głębiej się w to wgłębiamy, tym większa radość i większe szczęście, że my możemy żyć Jego wolnością. Moi drodzy, przeżywamy wspaniały czas świąt Wielkiej Nocy. W piątek mogliśmy doświadczać naszego Pana. Mogliśmy przeżywać Jego obecność. Mogliśmy cieszyć się mocą Golgoty. Mogliśmy cieszyć się mocą krwi Jezusa. Mocą, która daje nam przede wszystkim nasze zbawienie. Że w mocy świętej krwi jest nasze zbawienie, jest nasze oczyszczenie, jest nasza wolność, jest nasza moc do zwycięstwa. Jacyś my jesteśmy w tym wszyscy malutcy, ale Jego krew, Jego zwycięstwo jest tak potężne i my możemy w pełni z Niego korzystać. Kochani, a dziś chcemy radować się Jego zmartwychwstaniem. A dziś chcemy ogłaszać to, że On żyje. I pozwólcie, że rozpocznę od fragmentu z Ewangelii Mateusza, od fragmentu z 28 rozdziału tejże Ewangelii i od pierwszego wersetu. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc, śpiesznie powiedzcie uczniom jego, że zmartwychwstał. I oto poprzedza was do Galilei i tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. W tym fragmencie dwukrotnie zostało przekazane im jednakowe poselstwo. W pierwszej chwili, kiedy mówi to anioł, mówi do niewiast: wy się nie bójcie. I chciałbym to mocno na początek zaakcentować. Wy się nie bójcie. Dalej, kiedy oni już odchodziły z radością, zastępuje im drogę sam Jezus i mówi im dokładnie to samo. Wy się nie bójcie. Ale coś jeszcze. I anioł, i Jezus mówi: a teraz idźcie do Galilei i powiedzcie to uczniom. Co mieli powiedzieć? Po pierwsze fakt, że zmartwychwstał. Ale po drugie właśnie te słowa: wy się nie bójcie. To oni mieli przekazać uczniom. Po pierwsze fakt, że Jezus zmartwychwstał. A po drugie fakt, dwukrotnie tutaj powtórzony: wy się nie bójcie. Bo Jezus żyje. Nic się nie zakończyło. Wręcz przeciwnie, dopiero rozdział nowy się otwiera. Wy się nie bójcie. Otwórzmy kolejny fragment Bożego Słowa z Ewangelii Jana. 20 rozdział. I z tego fragmentu, który za moment przeczytamy, na tym fragmencie będę chciał oprzeć moje zwiastowanie. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam.
Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Moi drodzy, niezbyt często skupiamy swoją uwagę na tymże apostole, Tomaszu. Chciałbym dzisiaj na podstawie jego reakcji, na podstawie jego zachowań coś nieco powiedzieć o prawdach biblijnych. Myślę, że kojarzy się nam z imieniem Tomasz od razu pewien przymiotnik. No już słyszę, niewierny. Kochani, to wynika już z takiego chyba przyzwyczajenia, z takiego przekazu kulturowego. Po prostu to od zawsze się słyszy, niewierny Tomasz. Wydaje mi się, że ktoś kiedyś, nie do końca znając Biblię, jako pierwszy tak określił, a potem cała reszta już nie zastanawiając się po prostu to kopiuje. Myślę, że dzisiejsze zwiastowanie pozwoli nam troszkę inaczej spojrzeć na tego apostoła. Ale nie to jest tak naprawdę moim celem. Przy okazji, moim celem jest to, abyśmy dzisiaj zobaczyli na moc zmartwychwstania, a może bardziej na to, na ile my żyjemy codziennie mocą zmartwychwstania. Ale po kolei. Moi drodzy, niewiele w Biblii znajdziemy na temat Tomasza. Szukałem i znalazłem 3 epizody. Tak się składa, że wszystkie te 3 też są w Ewangelii Jana zapisane. I na moment, zanim omówimy tą sytuację po zmartwychwstaniu, abyśmy lepiej mogli ją zrozumieć, popatrzmy, na ile jesteśmy w stanie, na taką charakterystykę tego człowieka, czyli apostoła Tomasza. Wydaje się, że on po prostu był inny niż pozostali. Już to, co przed momentem przeczytaliśmy. Wszyscy byli zamknięci. Wiemy dlaczego. W obawie przed Żydami. Moi drodzy, nie dziwmy się uczniom, że byli zamknięci. Nam tak bardzo łatwo to tak kogoś skrytykować. Ale mam wrażenie, że gdybyśmy tam my byli z nimi, to byśmy jeszcze monitoring na zewnątrz zrobili, żeby widzieć, czy kto się tam zbliża nam do drzwi. To nie była łatwa sprawa. W odbiorze społecznym w tamtej chwili, tego momentu, to na krzyżu został zlikwidowany nie Mesjasz, tak mało kto myślał albo nikt, po prostu przywódca bandy, przywódca sekty. A skoro zlikwidowano przywódcę sekty, to trzeba jak najszybciej wytępić pozostałych aktywnych członków, żeby to zdusić z zarodku. I to myślenie było normalne. Dlatego nie dziwmy się uczniom, że oni byli zamknięci, zareglowani w strachu przed Żydami. A gdzie był Tomasz? Skoro go nie było. Myślicie, że był zamknięty w pokoju obok? I tak samo się trząsł ze strachu jak wszyscy inni? No gdyby tak miało być, przypuszczam, byłby z nimi. Wiecie, to co mówię, to są bardziej moje przypuszczenia. Nie ma na to żadnych, żadnych dowodów. Ale staram się logicznie myśleć o tamtej sytuacji. Wydaje się, że Tomasz po prostu chodził po mieście i słuchał, co się dzieje, słuchał, co mówią, analizował, może pytał, może rozmawiał. Bo skoro go tutaj nie było, a potem był, to znaczy, że miał swobodę, że był wolny, że chodził. Więc jawi się mi jako człowiek po prostu odważny. Odważny i taki inny troszkę, taki lubiący iść pod prąd, lubiący analizować, z takim analitycznym umysłem. Inna sytuacja zapisana z jego udziałem jest opisana w 11 rozdziale Ewangelii Jana. To jest sytuacja, kiedy do Jezusa przychodzą posłańcy i proszą go, aby poszedł do Betanii uzdrowić Łazarza. Jest to sytuacja, kiedy Jezus celowo wstrzymuje swoje wyjście o 2 dni. I potem, kiedy minęły te 2 dni, Jezus mówi do uczniów, idziemy. Idziemy do Betanii. Idziemy tam z powrotem. Pamiętacie reakcję uczni? Byli zachwyceni?
Nie. Panie, dopiero co chcieli cię tam ukamionować. Panie, nie idziemy. Panie, nie narażaj siebie. Właśnie co cię chcieli ukamienować. Znów chcesz wracać. A mówiąc nie narażaj siebie, mieli na myśli siebie, samych siebie. Oni się bali i mówili nie narażaj. Ja to oczywiście, tego tu nie ma napisane, ale jest napisane wyraźnie fakt, że go chcieli powstrzymać. Panie, dopiero co chcieli cię zabić. Dalej, już pomijam pewne aspekty, dalej Jezus mówi im, Łazarz zasnął. Zauważacie, jak oni to podchwytują? Zasnął? To będzie zdrów. Co chcą przez to powiedzieć? Skoro będzie zdrów, to nasza obecność tam jest niepotrzebna. Nie musimy tam iść go uzdrawiać, no bo sam będzie zdrów, skoro śpi. Mówią to z obawy, aby nie nastąpił jakby ten zwrot. Rozdział wcześniej czytamy o tym, że Jezusa chciano ukamienować. Więc oni tego się bali. A jak reaguje Tomasz w tej sytuacji? 16 werset mówi tak. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. W tym tłumaczeniu to jest trochę nieszczęśliwie oddane. Wydaje się, jakby to była jakaś albo kpina, albo jakieś niezrozumienie, albo jakaś ignorancja. Ale tak naprawdę, porównywałem z wieloma innymi tłumaczeniami, nie o to tutaj chodzi, takie niezrozumiałe słowo. Tutaj chodzi o coś innego. Tomasz mówi, jakby do swoich współuczni mówi, idziemy. Pan powiedział, że idziemy, to idziemy. Co prawda on kompletnie nie wierzy w to, żeby można mu życie przywrócić. I tak jakbym powiedział, nasze wyjście tam jest bez sensu, bo jemu życia nie wrócimy, a sami się narażamy. Może zginiemy tak jak on. On umarł, my zginiemy. Ale Pan powiedział, idziemy, to idziemy. Ja to rozumiem w ten sposób. Tomasz mówi, idziemy. Bez względu na to, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, Pan powiedział, idziemy, to idziemy. I w tym momencie widzę go znowu jako kogoś, który myśli trochę inaczej, który jest troszkę inny niż wszyscy inni. Jest w tym wszystkim odważny. I jeszcze jedno miejsce, gdzie spotykamy Tomasza. To jest 14 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Jezus mówi głębokie, wielkie, biblijne prawdy. Jezus mówi w ten sposób. Dokąd ja idę, wiecie. I drogę znacie. I wszyscy uczniowie, znamy. A kto znał? A kto wiedział z nich? Prawdopodobnie nikt. Prawdopodobnie nikt nie rozumiał z uczniów, co Jezus na myśli miał. I znowu Tomasz się odzywa i mówi szczerze, mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Mówi szczerze. On nie rozumie, więc pyta. On nie zrozumiał, o co chodzi, więc pyta. Przypuszczam, że tutaj mało kto z uczniów zrozumiał. To było trochę zbyt wcześnie, żeby rozumieć, co to jest droga. To jest trochę wcześnie, żeby to wszystko ogarnąć. Ale zapytał Tomasz. I dzięki jego pytaniu mamy zawarty cudowny werset. Jezus go wcale nie skrytykował, ale Jezus odpowiada tym wersetem, który jest sednem Ewangelii. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jest tutaj sedno Ewangelii, żeby być zbawiony, uratowany, musisz przyjść do Jezusa. Musisz przyjść pod krzyż. Musisz skorzystać z ofiary Jezusa. Nikt nie przychodzi do Ojca, w sensie nie może być zbawiony, jeśli nie przejdzie przez Jezusa, przez Jego ofiarę. To tyle tego tła, tego wstępu, który chciałem wam pokazać, jak ja widzę apostoła Tomasza. A teraz wracajmy do tego 20 rozdziału i do tej sytuacji, która tam się wydarzyła. Oto uczniowie już spotkali się z Panem. Przychodzi Tomasz. I uczniowie, jego przyjaciele mówią mu, Tomaszu, Pan zmartwychwstał, Pan żyje, to jest prawda, widzieliśmy go. A on, nie wierzę. Nie wierzę. No jak to tak?
No oni tacy rozentuzjazmowani mówią mu: Pan żyje, zmartwychwstał, widzieliśmy go, a on nie, nie wierzy. I tutaj od razu mamy takie myślenie, jeśli nie myślimy głębiej, w takim prostym przekazie, wydaje się nam Tomasz gorszy. Bo oni wierzą, a on nie. Oni mu chcą powiedzieć, a on w to nie wierzy. A to nie jest prawda, bo nikt z uczniów nie był lepszy. Wcześniej, zanim Pan się im nie objawiał, nikt nie wierzył. Pamiętacie, jak kobiety do nich przyszły i chciały powiedzieć im, przekazać uczniom, to z czym się spotkali? Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 11 werset, zacytuję z tego nowego ewangelicznego przekładu, mówi tak. Słowa te brzmiały w ich uszach, chodzi o uszy wszystkich apostołów, jak niedorzeczność i nie wierzyli tym kobietom. Inne przekłady mówią w ten sposób, że słowa te wydały im się jak urojenia, jak czcza gadanina, a jeszcze inny przekład mówi jak babskie plotki. W ten sposób uczniowie potraktowali słowa kobiet. A więc oni również nie wierzyli. Uczniowie idący do Emaus tak samo mieli z tym problem. Jezus im wręcz musiał powiedzieć: o wy głupi i głośnego serca. Więc moi drodzy, tu wszyscy mieli problem. Tu wszyscy mieli kryzys wiary. To nie tak, że oni byli bez wiary. Słuchajcie, oni kochali Pana. Oni żyli z Bogiem. Mówię o wszystkich uczniach. Oni oglądali Boga, oni oglądali Jezusa w działaniu. Był taki czas, kiedy Jezus wysłał ich dwójkami po różnych miastach. I co? Przecież z wiarą usługiwali. Z wiarą modlili się o ludzi. Byli uzdrawiani, demony zostały, były wypędzane. Piotr przez wiarę na Jego słowo, na Boże słowo, chodził po wodzie. To nie byli ludzie bez wiary. Ale tutaj wszyscy przeżywali kryzys wiary. Nam tak łatwo o tym myśleć z perspektywy 2000 lat. Ale oni, po pierwsze, obawa, strach, a po drugie, wszystko im to było trudno ogarnąć, jak to możliwe. Nie potrafili tego zrozumieć. I wracam znowu do Tomasza. Zobaczcie, moi drodzy, Tomasz słyszy ich słowa. Ich piękne, cudowne słowa. I oni nie tylko mu powiedzieli to, co tak tu lakonicznie jest napisane. Później to może postaram się udowodnić. Moi drodzy, Biblia jest bardzo precyzyjna, ale musi być skrótowa, bo inaczej by to były wielkie, wielkie tomy. Oni, jestem przekonany o tym, oni mu wszystko opowiedzieli, co tylko mogli mu powiedzieć. Więc powiedzieli mu, że Pan zmartwychwstał. Powiedzieli, że najpierw ukazał się kobietom. Powiedzieli to, co powiedziałem na wstępie, co przeczytałem na wstępie. Nie bój się. Nie bój się, Pan zmartwychwstał dwukrotnie. I to wszystko mu mówią. Tomaszu, Pan powiedział, nie bój się, jestem z wami. Pan powiedział, że nas nie opuści. Pan powiedział, żeby innym o tym opowiadać. Moi drodzy, i oni byli, wszystko mu powiedzieli, co mogli. A on nie wierzy. Wiecie dlaczego? Też tego nie znajdziemy w Biblii, ale uważam, że tak było. Uważam, że ten analityczny umysł Tomasza w ten sposób zareagował, bo coś mu się tutaj nie zgadzało. Bo coś mu się w tym przekazie nie zgadzało. Bo skoro to jest prawda, że Jezus zmartwychwstał, to Tomasz chciałby zapytać, to co tu robicie? To co tu robicie za zamkniętymi drzwiami? Skoro Jezus naprawdę żyje, to co tu robicie w strachu zamknięci przed wszystkimi? Gdzie jest moc zmartwychwstania? Jeżeli to jest prawda, to mi to coś tu nie gra. Jest ogromny rozdźwięk między tym, co mówicie, a jak żyjecie. Dlaczego jesteście zamknięci? Czemu się boicie, skoro Jezus zmartwychwstał? Skoro Jezus powiedział, że macie się nie bać? Coś tu nie gra. Moi drodzy, podobnie jest z nami. Podobnie jest z naszym życiem. Jeśli Jezus żyje, źle mówię, skoro Jezus żyje, skoro Jezus zmartwychwstał, skoro wyznajemy, że jest naszym Panem, to ludzie to muszą widzieć. To musi być spójny przekaz tego, co mówimy i tego, jak reagujemy, tego, jak chodzimy. Moi drodzy, jeśli mam pytanie do każdego z nas, do siebie samego i do was. Jaki wpływ na twoją i moją codzienność ma fakt, że Jezus zmartwychwstał?
ma fakt, że on żyje. Czym się różnimy od tego świata? Oczywiście w momencie trudnych sytuacji. Bo skoro Jezus zmartwychwstał, to skąd tyle strachu? Skoro wyznajemy, że Jezus żyje, to skąd tyle wątpliwości? Skoro wyznajemy, że On żyje i że powróci, to skąd tyle letności i obojętności? Moi drodzy, dzisiaj śpiewaliśmy przecudne pieśni. Nasz Bóg jest wielki, śpiewaliśmy. Nasz Bóg potężny, nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Dalej śpiewaliśmy, jeśli nas Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Z wielkim entuzjazmem to śpiewaliśmy. Tylko boję się, ile w tym było kłamstwa. Wiecie, jak to jest? Wierzący ludzie podobno najbardziej kłamią w pieśniach. Bo często to, co śpiewamy, nie pokrywa się z naszym życiem, z naszą codziennością. Kochani, czy śpiewaliśmy dalej, że Jezu, Ty przenosisz góry. Ty masz zbawienia moc, bo pokonałeś sam śmierć. Jeszcze inną pieśń. Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie. Pełnię pokoju, pełnię radości, pełnię wolności. Gdzie jest nasza pełnia naszej codzienności? Chciałbym, żeby była pełnia wolności, pełnia zbawienia, pełna radości, pokoju, pełnia pokoju, codzienności. Nie w tych murach, w naszym otoczeniu, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie przeżywamy trudne chwile. Kochani, skoro Bóg jest z nami, skoro Jezus zmartwychwstał, skoro wyznajemy Jego moc, Jego wszechmoc, to co robimy czasami za zamkniętymi drzwiami naszych obaw? Co robimy za zamkniętymi drzwiami naszych niemożliwości, naszych kompleksów, naszych wątpliwości, czasem kompromisów? Jezus żyje. Jezus żyje, kochani, a Chrystus w nas. I świat to powinien widzieć. Świat powinien widzieć Chrystusa w nas, nie tylko słyszeć, choć słyszeć też. Choć słyszeć też. Ale jeśli to nie będzie spójne, to świat będzie reagował tak jak Tomasz, który nie wierzył, bo nie zgadzało mu się to, co słyszał i co widział. Wracajmy do Tomasza i do tej całej historii. Te sławne słowa, które cały świat zna, które są często obśmiewane, które słyszymy. Jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. Prawda, że te słowa są często wyśmiewane, używane jako przykład niewiary. Ale moi drodzy, jeśli popatrzymy troszkę inaczej na te słowa, z innego kontekstu, zaraz powiem jak, to chciałbym sam mieć taką postawę jak Tomasz. I życzyłbym wam wszystkim. Już tłumaczę, jak to rozumiem. Moi drodzy, raz jeszcze wspominam. Oni mu wszystko powiedzieli. Jak mogli najlepiej. Pomijam już teraz ten rozdźwięk między słowami a ich zachowaniem. Ale oni mu opowiedzieli wszystko, jak mogli najlepiej. I powiedzieli mu też coś, co spowodowało, że on te słowa powiedział. On tego nie wymyślił. On nie wymyślił tych słów, że chce włożyć palce w jego ręce. On to usłyszał od nich. Odwróćmy kartkę wstecz i zobaczmy na 19 werset i 20. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. I jestem w 100% przekonany, że oni mu to powiedzieli. Że oni mu powiedzieli, Tomaszu, Pan stanął pośród nas. Pan pokazał nam swoje ręce. Pan odsłonił swoją szatę i pokazał swój bok. Musieli mu to powiedzieć. Moi drodzy, i zobaczcie, oni mu mówią coś, co przeżyli. Oni mu mówią coś, czego doświadczyli. W taki sposób, jak najbardziej mogą to zrobić wiernie.
a on tego nie chwyta. Spotkaliście się z tym? Byliście w takiej sytuacji? Ja już wielokrotnie. Kiedy komuś chciałem powiedzieć o tym, co działo się na nabożeństwie. Jakie wspaniałe było nabożeństwo. Co przeżywaliśmy na przykład na modlitwie. I mówię, jak Bóg dotykał, jak Bóg się przechadzał pośród nas. I spotykam się, no fajnie. Moi drodzy, bo tego się nie da przekazać. Bo tego po prostu się nie da przekazać. Bożej obecności nie opowiemy. Bożą obecność musimy przeżyć. Słuchajcie, i to, co mi się tutaj podoba w życiu Tomasza, to on usłyszał i jakby myśli w ten sposób. Jeśli to jest prawda, to ja chcę tego samego. Jeśli to jest prawda, to ja nie będę polegał na tym, co słyszę, ale ja to muszę przeżyć. Ja to samo muszę przeżyć, co mi mówią. To świadectwa, które słyszę, ja muszę tego doświadczyć sam. Skoro oni widzieli, ja to samo muszę widzieć. Ale chcę iść nawet głębiej. Wyście tylko widzieli, ja chcę dotknąć. Ja chcę dotknąć. Moi drodzy, pewnie byłoby fajniej, gdyby Tomasz powiedział, okej, wierzę wam, ale chcę więcej. Szkoda, że powiedział, nie wierzę i chcę więcej. Ale już pomińmy to. Popatrzmy raczej na tą stronę. Doceńmy to, że on był tym, który był zdeterminowany. Ja chcę tego samego. Ja chcę przeżyć to samo, co wyście przeżyli. Nie będę polegał tylko na waszym świadectwie. Nie będę tylko polegał na tym, co wyście mi opowiedzieli. Chociaż fajne to jest, ale ja chcę mieć własne przeżycie. Ja chcę mieć własny dotyk. Do tego chciałbym was zachęcić. Kochani, chciejmy mieć własne spotkania z Bogiem. Jak najczęściej. Chciejmy nie tylko polegać na tym, co słyszymy, czy z kazalnicy w usłudze, czy ze świadectw, ale chciejmy mieć własne przeżycia z naszym Panem. I zobaczcie teraz na Tomasza. On jest w takim stanie, takiej determinacji. Chce dotknąć Pana. I co? Mija dzień? Nie ma. Mija drugi dzień? Nie ma. Trzeci, kolejny? Pana nie ma. My z perspektywy czasu, kogoś, kto czyta Biblię, my wiemy, że to było 8 dni, ale skąd on to mógł wiedzieć? Nikt mu nie powiedział, że po 8 dniach to się stanie. Moi drodzy, chciejmy wczuć się w jego emocje. W jego emocje, kiedy on był jakby zawieszony między tym, co usłyszał, a tym, co widzi. Między tym, co usłyszał od uczni, a tym, co doświadcza. Czyli tego, że Bóg tak naprawdę mu nie odpowiada. Bóg nie objawił mu się. On tak bardzo tego pragnie. On tak bardzo pragnie dotknąć się Jezusa. Ale to nie następuje. Jezus nie daje mu tej możliwości. Mija kolejne chwile, mija kolejny czas i to nie następuje. Być może Tomasz myśli, no jak to? Skoro uczniowie widzieli ciebie, albo podobno ciebie widzieli, kiedy mnie nie było, to czemu teraz, kiedy jestem z nimi, czemu znowu nie chcesz przyjść? Czemu nie chcesz odpowiedzieć na wołanie mojego serca? Przecież już robię wszystko tak, jak trzeba. Przecież jestem już z nimi. Przecież czekam na ciebie. Czemu się nie objawiasz? Moi drodzy, czy takie sytuacje nie są nam znane? Kiedy czekamy na Pana i wydaje nam się, że go się doczekać nie możemy. Kiedy się modlimy o coś, a to nie następuje. I mamy swoich, w cudzysłowie, 8 dni. Niepewności, bólu, strachu. Czyż tak nie jest czasem, że słyszysz, jak inni opowiadają o tym, jak zostali uzdrowieni. W piątek słyszeliśmy wspaniałe świadectwo Przemka Agnieszki o tym, jak Bóg ich wyrwał. Jak Bóg nie przejął się wcale diagnozą czerniak złośliwy. Bóg zadecydował inaczej. Chwała Jemu za to. I słyszysz to. I słyszysz wiele innych świadectw. A sam cierpisz. I pytasz, Panie, dlaczego? Panie, słyszę to od innych. Czemu ja tego przeżyć nie mogę? Słyszysz od innych, jak przeżywają chrzest w Duchu Świętym. A ty wciągle nie. I twoje serce już jest pełne takiej, jak to powiedzieć, takiej niecierpliwości, powiem najłagodniej. Panie, przecież już wszystko robię. Jestem gdzie trzeba. Modlę się, poszczę. Dlaczego? Dlaczego mi nie odpowiadasz? Moi drodzy,
Dla Tomasza to było 8 dni. Jego rozterek, jego dylematów, jego pytań bez odpowiedzi. Nie wiem, w twoim życiu, czy to jest 8 dni, czy 8 miesięcy, czy 8 lat, czy jakikolwiek inny wymiar czasu. Wiedz jedno, że on przyjdzie z odpowiedzią. Do Tomasza przyszedł. Do Tomasza przyszedł z odpowiedzią. Jeżeli będziesz wierny swoim oczekiwaniu, jeżeli mu zaufasz, to on przyjdzie z odpowiedzią. Najlepszą do twojej sytuacji. Oczekuj go. On przyjdzie z najlepszym rozwiązaniem do twojej sytuacji. Kochani, kiedy Tomasz przeżywał swoje trudne czy straszne 8 dni, zapewniam was, Jezus wiedział o tym wszystkim. Jezus doskonale o tym wszystkim wiedział. Zobaczcie, kiedy Jezus w końcu przyszedł, nikt Jezusowi raportu nie składał, co Tomasz tu powiedział. Nikt Jezusowi nie raportował: Jezu, a Tomasz chciał dotykać twoich ran. Jezus przychodzi i od razu to czyni, bo on doskonale znał jego serce, bo on doskonale znał jego potrzebę i wychodzi naprzeciw jego potrzebie. On wiedział, czego on pragnął, wiedział, co mówił i przychodzi i mówi: teraz jest ten czas. Odpowiedzi na twoje pragnienia, odpowiedzi na twoje oczekiwanie, na twoje modlitwy, na twoje pragnienia. Czemu dopiero po 8 dniach? Moglibyśmy zapytać, czemu dopiero po 8 dniach? Czemu nie prędzej? Czemu nie na następny dzień? Albo po przynajmniej 2 dniach, 3? Czemu to musiało aż 8 dni trwać? Jaka jest odpowiedź? Najszczersza? Nie wiem. Tak jak wy i my nie wiemy, dlaczego tak się wydarza. Dlaczego ktoś musi czekać 8 dni, ktoś 20? Jakiekolwiek możemy tu wstawiać daty. My tego nie wiemy. W ostatniej myśli jeszcze nawiążę do tego, co teraz powiedziałem. Moi drodzy, i dalej, kiedy Jezus mu się objawia, mówi: nie bądź bez wiary, lecz wierz. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Wiemy, z czego rodzi się wiara. Wiemy, z czego buduje się wiara. Z czytania Bożego Słowa. Ale moi drodzy, ja raz po raz już zachęcam do tego, abyśmy czytali z takim nastawieniem: Panie, objaw mi się. Objaw mi się w Twoim Słowie. Bo tak naprawdę to dopiero jest taka wiara, którą już nic nie ruszy. Moi drodzy, Tomasz po tym przeżyciu nie miał już żadnych wątpliwości nigdy. Znamy ze źródeł pozabiblijnych, że był po tym misjonarzem w Indiach. Ale nigdy już w to nie wątpił Tomasz, że Jezus żyje. Gdyby on polegał tylko na tym, co mu przekazano, gdyby polegał tylko na tym, co usłyszał od uczni i nie zapragnął własnego przeżycia i nie miał go, no to nie wiem, czy by był zawsze w 100% pewny. Kochani, myślę, że macie w swoim życiu takie pomniki wiary. Ja mam. I wy pewnie też macie takie pomniki wiary, gdzie możecie się cofnąć w trudnej sytuacji. Są takie pomniki, do których jak się cofniecie, tego nikt nie ruszy. Boście przeżyli, boście mieli objawienie, bo tego wam już nikt nie wykradnie. I to jest wiara. I Jezus mówi: nie bądź bez wiary, lecz wierz. Szukajmy takich spotkań z Panem, abyśmy mieli taką wiarę, której już nic nie jest w stanie poruszyć. I dalej czytamy: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No i znowu, tu mamy sytuację, która z automatu skazuje Tomasza na to, żeby go traktować gorzej trochę. No bo widocznie są lepsi, którzy nie widząc uwierzyli. A on, no niestety, jest w tej gorszej kategorii, bo uwierzył, ale dopiero jak zobaczył. Moi drodzy, ale o kogo chodzi? Spróbujmy wymienić, kto to był ten, który nie zobaczył, a uwierzył. Bo ja mam problem z tym. Szukałem. Czytamy 1 do Koryntian 15:5-8. Ukazał się Kefasowi, potem 12, potem więcej niż 500 braciom naraz, potem Jakubowi, następnie wszystkim apostołom,
a w końcu i mnie jako poronionemu płodowi. Jakoś trudno mi znaleźć kogoś we współczesnych Tomaszowi, który nie zobaczył, a uwierzył. Ja raczej widzę, że Jezus tam objawiał się wszystkim, którzy tego pragnęli. Wydaje mi się, że to słowo, błogosławiony ten, który nie uwierzył, nie zobaczył, a uwierzył. No nie widzę współczesnych, raczej myślę, że odnosi się do następnych pokoleń, w tym i do nas. My już tego nie możemy zobaczyć fizycznymi oczyma, ale wierzymy w to. Moi drodzy, prawdą jest, że Tomasz miał kryzys wiary. To jest oczywiste, ale zresztą tak jak wszyscy inni. Moi drodzy, prawdą jest też to, że ta nieobecność wtedy w tym miejscu mu bardzo zaszkodziła. Zgadzacie się? Ta nieobecność wtedy, kiedy Jezus przyszedł do uczniów, zaszkodziła mu. Gdyby nie ten fakt, że go nie było, nie przeżywałby tych swoich strasznie trudnych 8 dni. Ja nie mówię, moi drodzy, że każdy trudny czas bierze się z naszego lekceważenia. Nie, nie, nie. Ale też tak może być. Moi drodzy, kolejną też prawdą jest to, że największe objawienie Bożej obecności, gdzie Tomasz miał? W społeczności. Z braćmi. Mówiąc po naszemu na nabożeństwie. Moi drodzy, chyba już rozumiecie, jaką myśl chcę teraz poruszyć. Kochani, twoja czy kogokolwiek z nas nieobecność na nabożeństwach nie jest bez znaczenia. Dla ciebie samego przede wszystkim. To tak jest, użyję takiego może drastycznego porównania. To tak jest, wiecie, kiedy komuś obetnie pół palca. To przeżyje, prawda? Poboli trochę. Potem się przyzwyczai tak, że po latach zapomni w ogóle, że ma jakiś mały defekt. Ale ten odpadnięty koniuszek, on będzie w odpadach medycznych gnił. Rozumiecie tą myśl? Oczywiście to była taka skrajna myśl. To była zupełnie skrajna myśl, ale po to, żeby nam coś uzmysłowić. Moi drodzy, nasza obecność bądź nieobecność na nabożeństwach nie jest bez znaczenia, zwłaszcza dla nas samych. I nie mówię tu tylko o niedzielnych nabożeństwach. Mówię tutaj o wszystkich innych, o grupach domowych. Mówię tutaj o spotkaniach modlitewnych, o wtorkowych nabożeństwach. To nie jest bez znaczenia. Największe objawienie Bożej obecności Tomasz przeżył z braćmi. A kiedy go nic zabrakło, to przeżywał kryzys. List do Hebrajczyków 10:25 z Nowego Ewangelicznego Przekładu zacytuję. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań. Tam jest użyte słowo spotkań. Przypuszczam, że naprawdę nie chodzi tylko o w ich pojęciu sabaty. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju. No więc właśnie, moi drodzy, nie myślcie, że tutaj mówię do kogoś, kto nie może być. Przecież ludzie pracujemy na zmiany, przecież różnie ludzie się czują zdrowotnie. I to jest oczywiste zupełnie. Ja mówię raczej do tych, u których to jest w zwyczaju. U których to jest w zwyczaju, aby nie przywiązywać do tego wagi. Lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień, dzień jego powrotu. Moi drodzy, im wyraźniej widać. Zgadzacie się, że coraz wyraźniej widać? Czy zgadzacie się z tym, że coraz wyraźniej widać dzień jego powrotu? Mówimy o tym na wtorkowych nabożeństwach, zresztą nie tylko. Więc to jest ten czas. To jest ten czas, że coraz wyraźniej widać. I autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, abyśmy byli czujni w tym, bo diabeł ma i taki sposób, żeby nas odsunąć od społeczności. I jeszcze dwie myśli na zakończenie. Kiedy Jezus wszedł, zresztą nie tylko ten jeden raz, inne razy też, wchodzi ze słowami pokój wam. Wchodzi ze słowami pokój wam. A siedzący tam uczniowie może sobie myślą, Panie, jaki pokój? Jaki pokój? My tu ledwie żyjemy od strachu, tam na zewnątrz czekają na nasze głowy. Jaki pokój? Moi drodzy,
Nie wiem, co ciebie czeka za drzwiami. Nie wiem, co czeka cię w domu. Nie wiem, co czeka cię w pracy, jak wrócisz. W swoim sąsiedztwie, gdziekolwiek. Nie wiem, co tam cię czeka. Ale jedno jest pewne, że możesz mieć pokój, o którym też śpiewaliśmy, tą pełnię pokoju, dlatego że Jezus jest z nami. Powiem to może tak bardzo skrótowo, że pokój to widzieć przyszłość razem z Jezusem. Nieważne okoliczności. Pokój to Jezus w twoim codziennym dniu. A obawy, strach to widzieć przyszłość bez Jezusa. I nieważne tu są na tyle okoliczności. I jeszcze jedną myśl na zakończenie. Tomasz mówi takie słowa. Pan mój i Bóg mój. Pan mój i Bóg mój. Zatrzymajmy się na moment na tych dwóch słowach. Pan mój i Bóg mój. Greckie Theos i Kyrios. Najpierw Bóg mój, Theos. Odpowiednikiem hebrajskim jest Elohim. To wyznanie tych dwóch słów jest praktycznie treścią Ewangelii. Oto Tomasz wyznaje coś, z czym wielu ludzi miało i nawet mają problem do dziś. Że Jezus to Bóg. Że Jezus to Bóg, który jest Twórcą Wszechświata. Że Jezus jest Bogiem. Czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset, że Słowo było Theos. Że Słowo, Jezus był Bogiem. I on to wyznaje, on w to wierzy, on ma objawienie, że Jezus jest Bogiem. Ale bardziej chciałbym zwrócić uwagę na to drugie. Jesteś Kyrios. Jesteś Panem. Moi drodzy, to jest coś, co czasem nam umyka. I na tej myśli chciałbym na moment się zatrzymać. Kyrios dla ludzi współcześnie żyjących było znanym słowem i było ewidentnie oznaczającym kogoś, kto ma absolutną władzę. Kto jest panem, czy gospodarzem, czy jakimś władcą, który ma swoich poddanych, czy niewolników. I wiecie co? I on miał prawo z nimi zrobić dokładnie, co chciał. On miał prawo zrobić z ich majątkiem, czy z przedmiotami do nich należącymi, dokładnie to, co chciał. I jeśli to zrobił, nikt się nie dziwił. Jeśli zrobił coś, co w naszym pojęciu społecznym byłoby nieakceptowalne, to w tamtych czasach nikt się temu nie dziwił, bo to był Kyrios, bo to był Pan. I kiedy na to patrzymy jako na Boga, to musimy w ten sposób również popatrzeć, tylko dokładając do tego jeszcze wszechmoc, dokładając do tego Jego potęgę i to, że On ma prawo decydować o wszystkim, jak chce w naszym życiu. A tego czasem pomijamy. A tego czasem się nam nie podoba. Wolimy mówić tylko o Jego miłości, o tym, że jest pełnym łaski. To jest prawda. I to, że jest Kyrios, wcale nie zaburza tamtego. To wszystko współgra. Tylko to trzeba dobrze zrozumieć, że On ma prawo do twojego i do mojego życia, do twojej własności, do twojego samochodu, do twojego mieszkania, do tego, co masz. On ma do tego prawo. Do mojego i do twojego życia, zdrowia. Bo jest Kyrios, bo jest Panem. I On o wszystkim decyduje. Ale teraz musimy na to rozsądnie spojrzeć. Bo jeżeli tu się poślizgniemy, to będziemy mieć problem. Moi drodzy, On, Pan, On Kyrios. Musimy zrozumieć, że On cokolwiek nie czyni w naszym życiu, czyni to, bo nas kocha. Czyni to z miłości do nas. Czyni to tylko i wyłącznie dla naszego dobra. A my tego nie rozumiemy. Wiecie, nasz ciasny umysł, ograniczony umysł nie potrafi zrozumieć tego, że jeżeli nam się dzieje krzywda, że to jest dla naszego dobra, to nie pasuje. Jak to? Przecież to boli. Jak to ma być dla mojego dobra? Ale zgódźmy się z tym, że ja widzę tylko to, co widzę. A Pan Bóg Wszechmogący widzi wszystko. Moi drodzy, przykład mamy tak bardzo świeży. Przykład mamy tak bardzo świeży. Oto odwołał nasz Pan, naszego brata, pastora.
Komu z nas się to nie podoba? Ale On jest Panem. On jest Bogiem. I my nie możemy patrzeć na to inaczej, jak tylko przez pryzmat Jego miłości. Przez pryzmat tego, że On zrobił dobrze. Moi drodzy, nie rozumiemy tego. Nie rozumiemy tego, co się wydarzyło też wcześniej. Wspominając choćby inne sytuacje, jak żegnaliśmy choćby Bogusia parę lat temu. Do dziś my Boga nie rozumiemy, ale wcale nie musimy. Pan Bóg nigdzie nie obiecał tego, że nam się będzie tłumaczył ze swojej drogi. On oczekuje zaufania. On oczekuje, że my Mu zaufamy. Moi drodzy, my musimy do tego podejść w ten sposób, że choć nic nie rozumiemy, to Mu ufamy. Przypomina mi się to wydarzenie, kiedy Jezus mówił kompletnie niezrozumiałe słowa. Kiedy mówił o tym, że jest ciałem, że mają pić Jego krew, że mają spożywać Jego ciało. I wtedy większość Żydów się odwróciło. Powiedziała, za trudna to mowa, nie rozumiemy z tego nic. I wtedy pyta Jezus uczniów, wy też chcecie odejść? Zobaczcie, On im nic nie tłumaczy. Jezus nim nie ułatwia. Tylko pyta, chcecie odejść? Tak jakby Bóg powiedział, wolna droga. Możecie sobie iść. On nie ma obowiązku nic tłumaczyć. I wtedy cudowne słowa Piotra. Panie, do kogoż pójdziemy? W tym brzmi taki podtekst. Panie, gdyby była jakaś alternatywa, od razu idę. Ale nie ma. Ty masz słowa życia. Wiem, że Ty jesteś Mesjaszem. Wiem, że Ty jesteś Bogiem. I nie odejdę, chociaż nie rozumiem nic, ale nie odejdę. Kochani, taką postawę my powinniśmy przyjąć. Choćbyśmy nic nie rozumieli, musimy zaufać, że On robi rzecz najlepszą. To się kompletnie nie zgadza z naszym logicznym pojęciem. Bo jak boli, to boli. Bo jak kogoś tracę, to tracę. I co w tym dobrego ma być? Tego nie rozumiemy. Ale musimy się zgodzić z tym, że On to zrobił, bo nas kocha. Bo On to zrobił dla naszego dobra. Kochani, jeśli tego nie w 100% nie zrozumiemy, to będziemy mieć problem. To będziemy się buntować. To będziemy zadawać pytania, na które nie znajdziemy nigdy odpowiedzi. To będziemy żyć w takim trudnym stanie. I czasami to może się ciągnąć lata. Że ciągle nie potrafimy się wyzwolić z jakiejś traumy. Bo wciąż nie rozumiemy tego, że Bóg zrobił to z miłości, bo nas umiłował. A On miał do tego prawo, bo jest Kyrios. I to mówi Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Pan mój, Kyrios, Ty możesz wszystko uczynić, a ja Tobie będę ufał. Moi drodzy, kończąc już, w tym wspaniałym dniu, w tym wspaniałym święcie, kochani, chcę życzyć sobie samemu i każdemu z nas, abyśmy żyli mocą zmartwychwstania na co dzień. Oby ludzie nie widzieli tej różnicy między tym, co mówimy, a tym, jak reagujemy. Oby ludzie widzieli w nas Chrystusa. Chrystus w nas nadzieja chwały dla tego świata. Ale musi być Chrystus w nas widoczny. Nie wstydźmy się Chrystusa. Nie wstydźmy się zmartwychwstałego Chrystusa. Jego mocy, Jego miłości. To mówmy, ale też tak żyjmy. Aby to nie było rozbieżne. Moi drodzy, pragnijmy Jezusa, jak Tomasz. Pragnijmy Go osobiście. Pragnijmy Go bardziej niż inni. Słyszysz świadectwo? Zapragnij jeszcze więcej. Słyszysz świadectwo, że ktoś coś przeżył? Zapragnij jeszcze więcej. A Bóg ci to da. Moi drodzy, żyjmy też w pełnym zaufaniu, że On Bóg, On Pan ma najlepszą dla ciebie drogę. Czy ją zrozumiesz, czy nie, to jest inna sprawa. Ale On ma najlepsze drogi dla ciebie. Moi drodzy, życzę wam przeżywania mocy zmartwychwstałego Chrystusa na co dzień. Kochani, jutro poniedziałek wielkanocny i święta się kończą. I wracamy do pracy, wracamy do obowiązków. Obyśmy nie zapomnieli tego, co przeżywamy. Obyśmy nie zapomnieli, że zmartwychwstały Chrystus chce iść z nami do pracy. Chce iść z nami do sklepu. Wszędzie. Zmartwychwstały Chrystus chce być z nami. A więc żyjmy w tą świadomością i reprezentujmy Go odważnie. Niech Bóg nas błogosławi. W imieniu Jezusa. Amen.